Nic. Nie urywa. No to dziwne. Okej, okay, czyli teraz Dania. No teraz było 3, także już będę. Możliwe, że wam załatwię best of 3, ćwierćfinał pierwszy. Tam pierwszy będzie. Czyli do Roberta piście, czyli do Ceres i Mr. Aquaron, czyli tu będzie Aquaterra Teros, będzie pierwszy ćwierćfinał. Habubo jeszcze gra. Kork, Kron, ok. Malauch. Zacznij ciągle na streamu. Już jest, widzę u siebie. A, teraz no, się pojawił, ok. No, na laptopie. Ten meczek, ten pierwszy był o 3, to tak mniej więcej za ile? Czy jeszcze końca? Aron. Okej, okay, już jest lobby zrobione, więc zaraz wbiję. I wejdźcie na mnie, dobra? Okej, okay, no już tam się do ciebie dopiąłem. Okej, okay, już są wszyscy, wiecie, to ja wychodzę. I dobra. Best of 3, czyli już ćwierćfinały idą. Fajnie, fajnie. Został jeszcze ten TTQ z Abobobą. Pozostaje Kork Kroll. Pozostaje Kmicic, czyli Corwin Mikke. I Farwind, czyli to jest najprawdopodobniej. Bo Cheeto, kto to jest? Kaerion? Co to mówiłeś? Co? To czy jakiś do nas dołączył? A nie, dobra, już wyszedł. No właśnie. Okay. I Danio Akarat, bo dopiero Akarat z Mr. Chocolate wygrał przed chwilą, a oni dopiero grali 1.32. No, no, troszeczkę tam spóźnienie. Troszkę no, zaszło, ale... Ale nadgonią, to tam był jeden, tak, to znaczy, no, my już gramy te ćwierćfinały, to... No, to był jeden. To już będzie trójeczka, nie, tak? Nie, ćwierćfinały już jest ten, best of 3. Tak, tak, tylko że tutaj jeszcze ani ten Kmicic, no, ani ten nie dokończyli mecze, także to... Oni dopiero zaczęli, dopiero Danio będzie... Znaczy, dopiero Danio będzie grał, ale... No, jakby nie patrzeć, Danio to jest brąz. Nie oceniam po kolorze, tak? Ale... No, może mu się poszczęści. Kiedyś może Rasza walnie i wygra. Wszystko jest możliwe w tych liniach. Okej, okay, to tutaj już widać, że są gotowi, także chyba zaczniemy. Teraz przeciwko Zergowi. No i fajnie. Prezio tutaj czeka wciąż. Dobra, mamy odliczanie, także wrócimy. TVZ. Chyba najbardziej zbalansowany matchup obecnie. Kontra Teram, chociaż już tam w dłuższej fazie gry, no to Teram chyba ma delikatniejszą przewagę. No, pod warunkiem, że mam bardzo mocny multitasking. Tak. Co pokazał w sumie Maru podczas EM Taipei. Ostatnio napisał Nercio po 15 minusie GG z Teranem ma. Mocny win. Tak, tak. Że już, no, że nawet już traci sens gry, jak jest 15 minuta z Teranem. To już wie, że przegrana. Widzę na streamie, że się pytają, co to za mapa.
Generalnie mamy tutaj tylko crossy, dwumapa dwuspotowa. Dość bezpieczna, jeżeli chodzi o założenie szybkich szybas, zwłaszcza dla Zerga. Okej. Można Mapa się też. pokusić o zniszczenie skałek, żeby nawet utrudnić jakąś wczesną presję kikomalingami, tudzież marinami. Na środku dwa goldy. Tak, w centralnej części jest tylko wąskie przejście, także bardzo dobra mapa dla protosów. Tak, dokładnie. Poszła dronka na scout, również posłany Overlord. No i zobaczył Sires, że zaczął od Raxów, ale dalej się nie odważył zeskautować, żeby zobaczyć, czy był gaz. Teraz sprawdzać. Czasem na tej. Natomiast Hatch zerk first. first. W sumie mało bezpieczne by było zadanie 14-15, Tak, chociaż na terana to. niektórzy lubią takie ryzyko, ale jak już wiedzą, jak przeciwnik gra, jak już się spotyka na turniejach, to zdarza się, że jeżeli wiedzą, że teran nie będzie robił szybkich reaperów, to robią szybkie XP. Coś się ścina, idz, mam takie wrażenie. Właśnie też tak przerywa mi go, nie? To uczucie mam. Saś, znowu jakiś problem. O, zerga Mamy, już zrobię widzimy. tak, i postawiony dodatkowy Okej. ekstraktor do speedlingów. Jeden Reaper wyrusza na scout do zerga. Faktorka. Pierwsza. Także prawdopodobnie będą jakieś biliony. O, i tutaj zerk ma mały problem, ponieważ jeszcze nie ma ani królowej, ani Jest. zerlingów, także tutaj Reaper ubije. Prawdopodobnie rąkę No, mamy chociaż. dwa kolejne ćwierćfinały. TTQ z Malouchem i Kork z Prezio. Zostaje jedynie mecz Bronza Danio i Akarat. O, tam jest opóźnienie coś. No, fajnie, fajnie to idzie teraz. Widzę, że mam robione heliony, znaczy sztuk na razie jedną. Kolejny Starport. jakiś Banshee, No ale właśnie, będzie szybki. gdyby był robiony techlap na aktorce, można by było się spodziewać Banshee, a teraz tak. Znaczy wtedy byłby timing taki pod Banshee dość mocny. Idealny, idealny, no. A w tym momencie mamy postawioną go trzeciego CCK. Kończy się Starport. Myślę, że będzie teraz presja bardziej z Helionu do, nie wiem, czyszczenia creepu ewentualnego. Chociaż nie, Banshee mogą być, bo teraz mogą. Starport może się zamienić z barakami na techlabie, ale już Overlord przelatuje nad Starportem i widzi, co się święci. Widzi trzeciego CCK. Widzi techlaby. Kolejne raksy. Na razie gracze grają dość pasywnie, moim zdaniem. Jeden marin, dwóch marinów próbuje obić Overlorda. Powiem się, to uda. Bez Na pewno problemu. nie ucieknie. Tylko, że tutaj też dziwna sytuacja, ponieważ tu jak robił command centra, no to mógł sobie już od razu w tym W naturalu. naturalu walnąć. Niepotrzebnie tutaj budował u siebie, A no. faktycznie, ja generalnie kurczę myślałem, że to już jest trzeci CCK, to tak naprawdę jest drugi. Drugi dopiero. Sytuacja, no ale okej. Bit do lingów się zakończył, także pierwsza grupka udaje się Tak, na ale połowy, ale zesmażona przez tak, Heliony. ta lepiej na taką liczbę helionów dwa rocze i o, tutaj już są trzy, także
Spokojnie się wybroni. Tak, mamy pierwszą konfrontację Roachy kontra Heliony. O, dużego smażenia nie będzie, ale... Chociaż sobie jechał w linie, nie? Generał. Tak. Tu też trzeba powiedzieć, Zerg dobrze zareagował na ten Starport, ponieważ... Postawił spora. W mainie i naturalu. Także tutaj dobrze ogarnął tą sytuację. W razie Banshee nawet by go nie zaskoczyło. No, robi się krok do Banshee. No troszeczkę. Miny. Rocze wyskakują. Teraz jakby Zerg przycisnął tak troszeczkę więcej Rocze i zrobił pusha, no to byłby naprawdę duże zniszczenie. Oficjalnie mamy już wszystkie ćwierćfinały w gotowości. No to dobrze. Banshee sobie. Szybko poszło w godzinkę? No, niecałą godzinę. Generalnie mamy teraz tak, ta Banshee jest tak naprawdę w tym momencie, no za wiele nie zdziała tam. Może trochę poczyścić trochę tych Roachy, ale... Tak, on powinien tymi Roachami już iść na tą bazę, już tego z... Tak, bo to już jest po prostu albo coś one ugrają, albo nic nie ugrają, a będą tylko ginęły. Ale Focus... powinien wejść dokładnie. Tak, sfokusować supply'a, wejść do środka i tam... Widzę, że były supply bloki chyba w takim razie, bo widzę, że na supply'ach jest dobudówka z command centra. Ty ma mały troszeczkę błąd, ponieważ go od razu wchodzić, a nie niszczyć następnego supply'a. Który ale... notabene nie jest nawet naprawiany. O, tak, lecą. Z... O, zdążą, całą grupkę. Jest CV-ek. No i tutaj Zerg. A teraz czas na jakiś taki oddech. Tak, robione jest speed do Overlordów, 1-1. Oversaturacja w naturalu. W naturalu troszeczkę za duże. W naturalu drobek. I w mainie, bo w mainie też mam chyba tam dwie dronki za dużo. O, przesłał, znaczy zrobił sobie ekstrator i... O, tak sobie 15, to jeszcze jednej brakuje tak naprawdę, ale... W naturalu ma za dużo już o... 7, tak, dokładnie. Ale tutaj creep na razie rozprzestrzeniany, upgrade do szybkości do Roachy, ekstraktory w trzeciej. W sumie by się mógł pokusić na założenie już w tym momencie na czwartej, żeby mieć gazowo możliwość produkcyjną. A. Robiony trzeci cecek ze strony Terana. Tak, tylko tu jeszcze na razie jeszcze naturalnie funkcjonuje za bardzo, bo to jest dopiero 6 SCV-ek, także ekonomicznie troszeczkę przegrywa teraz. No i w mainie ma 29 SCV-ek. Tak, to jest trochę taka oversaturacja i trochę chyba niedopatrzenie ze strony Terana. Tak, zapomniał chyba tutaj skierować do naturala. Upgrade'y też widzę, że są robione 1-1 do piechoty, steampack, ekstraktor, rafineria w sumie, nie, ekstraktor w naturalu i cecak leci na pozycję trzecią. Mamy konfrontację z tanków z roczami plus to... Banshee, ale to bez problemu powinno być odparte ze strony Terana. Ładnie. Trzy tanki, no to już jest porządna siła obronna. Plus kilka marinesów. Makro hacze, dwie robione. Dwie. Tutaj. Kontrola mapy w sumie jest ze strony Zerga znacznie lepsza, chociaż ten clip spread trochę mały, ale powoli idzie ku dołowi. No tutaj jednak do przeciwnika, żeby creep rozproszczenić, no to jest kawałeczek. Tak, bo to jest bardzo duży main generalnie i tak. Czasem niektórzy gracze zergowi zamiast zrobić pierwszego injecta, stawiają pierwszego cryptumora, żeby właśnie już zacząć siać. Generalnie tutaj ta piechota może być
Tak, no nie ma jak podejść. Tak. Derk. Grupka ma... W tym momencie nawet same Banshee mogły po prostu sobie latać i bić te Roachek bezkarnie, ponieważ nie ma żadnego anti-aira Zerg. Tak. Żeby to powstrzymać. Container ma założonego póki co. Ale chyba... Tak, Teran nie wie o tym, że Zerk jest na trzech bazach. Podejście... Teraz podejście musi sfokusować te tanki tak, żeby mieć jeszcze jakieś szanse. No niestety tych tanków jest trochę za dużo. Brakowało w tej kompozycji moim zdaniem chociażby Bane'ów, które by zniszczyły piechotę i Mutali. Niestety kompozycyjnie... Początek miał Zerg dobry, ale... Troszeczkę przesadził z ekonomią, tak. To jednak Teran szedł w armię, a Zerg troszeczkę z ekonomią z upgrade'ami się zapędził. Bo mimo, że miał znacznie większy limit. No i nadwyżki, to jest coś, co niestety w tej, tak. tej lidze, znaczy w Goldzie, jest bardzo często spotykane. No 2000. Aczkolwiek, no jeszcze ma szansę się utrzymać. Tak. O, teraz dobrze, kilka lingów, także powinny podejść do tych tanków. I je zjechać, nie wiem dlaczego teraz tego nie robi, bo w sumie przed razem... Kontrola. O, teraz ładnie lingami. Mam niestety kolejne... Te Banshee, no po prostu te Banshee. One już mają po 18-19 zabitych jednostek, także robią... Robią robotę Teranowi już 20. No i tak naprawdę Zerg nie ma w tym momencie żadnej machy Dry z Gdena, ale nie ma żadnej, że tak powiem, póki co jednostki, która by te Banshee zabiła. Bo niestety Roachy nie strzelają w górę. Zauważyłem, że nie ma w ogóle opóźnienia na streamie, no ale to nie przejmujcie się. Czy jak się OBS mi skraszował, to skraszował mi stawienia, co robiście? Po tej mapie zrobię restart streama, żeby było jednak to opóźnienie. Oj, tutaj Zerg idzie. Z kontrą. Tak, i ma dosyć sporą przewagę, to mógłby tą trzecią bazę pokonać. Przynajmniej, może nie tyle co zniszczyć, no bo to jest Teran, ale tak, mógłby tylko... spowodować, żeby podnieść. Zaprzestanie produkcji. I trapię ładnie wejść tymi roachami właśnie, żeby... Ale się blokuje strasznie. No właśnie, coś tak... Kontrola niestety tych jednostek jest... niefortunna. Supply block ze strony Zerga poprzez zniszczenie tego overloada i znowu supply da pod płonące. Tutaj mamy na środku mapy... Tak, dwie miny, które na siebie zarobiły idealnie. Tak, bo... 11 jednostek zniszczonych mają, także zwróciły się. Z nawiązką. No te miny są tak ustawione jeszcze, że... Bo chyba skałki nie są zniszczone po bokach. Nie są. No właśnie, więc tam jest aktualnie jedyny... Jedyne przejście, tak. Jedyne przejście na mapie. Do tych dwóch baz, więc... No, miny tam są bardzo dobrą rzeczą. Tank znowu się rozstawił, więc ma już... Ale teraz już spokojnie zerk. Tak, są hydry z Banshee i nie będą problematyczne. Ale że są limity. No dwa razy więcej chyba limitu ma. Tak. Tak. Już zerk wyszedł. Zerk. Tak, ekonomicznie się już wybroni tego pusha, ekonomię też ma, więc... Jedyną mankamentem Zerga w tej mapie, w tej grze, to jest po prostu notoryczne blokowanie się i to, że tylko strzela jedna linia, przednia linia Roachy, bo gdyby strzelały wszystkie, to by było znacznie łatwiej i lepiej. Zamiast wchodzić, o. Powinny wejść od razu całkiem, tak, na tą rampę i dopiero, a tak, tak teraz. Dwa tanki zniszczone, nie oddały praktycznie strzału. Tutaj pierwsze reakcje zniszczone. Mamy pierwsze GG. Ja zrobię w tym czasie reset streama, żeby było to jednak opóźnienie. Czyli Zerg wygrał, tak? To jest... Tak, pierwsze... To jest 1-0 na razie, bo tak, to było 3. Ale piszemy tak czy inaczej.